W niedzielę odbył się pokaz umiejętności małych strażaków ze Stąporkowa. W wydarzeniu wzięło udział ponad 20 młodych druhów. Tuż po mszy świętej najmłodsi strażacy zebrali się na placu kościelnym w Stąporkowie, aby zaprezentować to, czego nauczyli się do tej pory. Zanim jednak przystąpiono do manewrów, Jarosław Modawski, członek MOSP Stąporków, rozdał dyplomy przyjaciela małych strażaków za wspieranie dziecięcej drużyny. Takie wyróżnienia otrzymali m.in. ksiądz Zenon Kicior oraz dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Stąporkowie Hanna Rzepka. Listę wszystkich wyróżnionych oraz wszystkich małych strażaków znajdą Państwo pod materiałem wideo. Po części oficjalnej druhowie rozpoczęli pokaz przed licznie zebraną widownią. Scenariusz był prosty. Najpierw dziewczynka zaalarmowała o pożarze, następnie wszyscy zebrani strażacy pobiegli do remizy, aby przebrać się w pełne umundurowanie. Później wozem strażackim przyjechali na miejsce zdarzenia. Jedni gasili płomienie, drudzy reanimowali poszkodowanych. Całe widowisko odbyło się w niezwykle miłej i rodzinnej atmosferze. Zebrani mieszkańcy kibicowali dzielnym druhom i nagradzali każdą ich udaną akcję. Oczywiście trzeba podkreślić, że działania zostały przeprowadzone wzorowo. Pokaz był tym bardziej ciekawy, że w naszym województwie nie ma drugiej takiej dziecięcej jednostki. Opiekun drużyny Jarosław Modawski opowiedział nam, skąd pomysł na utworzenie tej młodej grupy. Pomysł stąd, że zakładając Miejską Ochotniczą Straż Pożarną, nie mieliśmy napływu druhów. Było to spowodowane tym, że po prostu nie mieliśmy samochodu, sprzętu, więc ciężko było młodzież zaprosić do udziału w zbiórkach, żeby ta straż się mogła rozwijać. Dlatego padł pomysł, bo tak naprawdę kto z nas jako dzieciak nie chciał być strażakiem, tak? Pomyśleliśmy sobie, że najłatwiej przekonać do straży będzie właśnie takie dzieci w wieku 5-12 lat. No i myślę, że to się udało. W trakcie niedzielnego wydarzenia i przez cały zeszły tydzień druhowie z MOSP-u zbierali datki do puszki na rozwój i doposażenie swojej jednostki oraz dziecięcej drużyny pożarniczej. Kwota, którą ostatecznie udało się uzyskać, to 2345 zł. Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Stąporkowie dziękuję wszystkim swoim druhom i ich rodzinom za pomoc w przygotowaniu pokazu.